rzeczywiście jest szansa na to, żeby ten budynek zaczął funkcjonować. Mam nadzieję, że jakieś, powiedzmy, zawirowania już wszystkie są za nami i że rzeczywiście ten projekt powstanie w takim wymiarze, w jakim miał powstać. Przebudowa jest fatalna, ponieważ to można było zrobić generalny remont. Ja dość często jestem w Niemczech, Niemcy nawet stare budowle robią generalny remont i nie burzą. No powinna się zająć tym prokuratura. No ja zastanawiam się, czy nie można było tego na przykład odremontować, czy był sens to wyburzać, żeby budować w tym miejscu nowe. Może to jest wyrzucanie po prostu pieniędzy w błoto. Wiadomo, zawsze może będą głosy przeciwników i ludzi, którzy będą mówić, że jest to potrzebne. Jak dla mnie każda inwestycja w miasto, w promocję miasta, jak również tej multikulturowości, która istnieje w Lublinie, jest jak najbardziej potrzebna. Takie centrum kultury będzie dobre dla Lublina.